Hej Sam, jeter Szymon, welcome na to svenska memestem. Hej, nazywam się Szymon i jak co tydzień witajcie na szwedzkim zmesterem. A w dzisiejszym filmie, a w zasadzie w dzisiejszym i jeszcze kolejnym, chciałem powiedzieć trochę o wyrażeniach czasu i określeniach czasu w szwedzkim. Czyli po prostu o tym, jak po szwedzku opowiadać z jednej strony o tym, kiedy coś się działo, a z drugiej strony o tym, kiedy coś będzie się dziać. Jest to temat całkiem rozbudowany. Także żeby nie przeładowywać, to dzisiaj skupię się przede wszystkim na tych określeniach czasu odnoszących się do przeszłości. Czyli jak mówimy o tym, że coś działo się wczoraj, w zeszłym tygodniu, rok temu i tego typu wyrażenia. Także zapraszam tradycyjnie do oglądania. Temat zdecydowanie bardzo często może się nam przydać. Bywa też czasem może nieco wredny tutaj, może zanim skupię się na przeszłości, to dopowiem właśnie o tego typu trochę podchwytliwych przykładach. Na przykład są trzy bardzo popularne określenia czasu, często używane, zaczynające się na tę samą literę, to znaczy igår, czyli wczoraj, idag, czyli dzisiaj, oraz imorgon, czyli jutro. Mogą na pierwszy rzut ucha brzmieć trochę podobnie, ale no właśnie, każdy odnosi się do innego czasu, widać to również gramatycznie. Na przykład po formie czasownika. Jag gjorde det igår, zrobiłam coś wczoraj. Jag gör det idag, robię coś dzisiaj. Czy jag ska göra det imorgon, zrobię to jutro. Także warto wiedzieć i dobrze kojarzyć, który jest który, no bo wpływa nam to też na resztę zdania i na to, jakiego czasu użyjemy w całym zdaniu. Ale teraz już tak jak wspomniałem, przechodzimy do określeń przeszłości. Łączą się one gramatycznie, zwykle, co chyba nie jest wielkim zaskoczeniem, z czasem przeszłym, czyli preteritum w szwedzkim. Takim chyba najbardziej podstawowym określeniem właśnie przeszłości jest för sedan. Coś jak polskie temu, to, że coś działo się ileś czasu temu. Jest to właśnie dwuczłonowe. Określenie dwuczłonowa fraza, gdzie pomiędzy to för oraz sedan wrzucamy właśnie to określenie. Tam dookreślamy, czy coś działo się 5 minut temu, tydzień temu, rok temu. Dowolne określenie czasu. Na przykład właśnie takie rok temu to för ett år sedan. Czy możemy powiedzieć jag började lära mig svenska för ett år sedan. Zacząłem uczyć się szwedzkiego rok temu. Tutaj może jeszcze warto uważać na wymowę, ponieważ możemy powiedzieć sedan, ale bardzo często skraca się ono nam po prostu do szybkiego sen. Sen. Chodzi nam dokładnie o to samo. Tak więc ta fraza för ett år sedan może być równie dobrze wymówiona jako för ett år sedan. För ett år sedan. Innym z takich typowych określeń czasowych jest förra. Coś jak polskie zeszły. Także förra veckan to w zeszłym tygodniu. Förra månaden to w zeszłym miesiącu, förra året w zeszłym roku. Tutaj warto jeszcze wspomnieć, o czym nie powiedziałem, że zwykle te określenia dajemy sobie na samym końcu zdania. One nam lecą na koniec zdania. Ewentualnie możemy je przerzucić na początek, ale powiedzmy, że zwykle znajdują się właśnie na jego końcu. Tak więc możemy na przykład sobie powiedzieć Vi träffades förra veckan. Vi träffades förra veckan. Spotkaliśmy się w zeszłym tygodniu. Kiedy z kolei mówimy o dniach tygodnia, wychodzi nam tutaj w szwedzkim sprawa, która trudna jest, myślę, do przetłumaczenia na polski. To znaczy, po polsku mówimy po prostu w poniedziałek, wtorek, środę i tak dalej. Niezależnie od tego, czy mówimy o przeszłości, czy o przyszłości, po szwedzku są to trochę różne frazy, w zależności od tego, czy mówimy o dniu tygodnia, który już był w przeszłości, czy o dniu tygodnia, który dopiero będzie. I tak, kiedy mówimy o dniach tygodnia, które były, kiedy odnosimy się do przeszłości, dorzucamy do tej frazy przyimek i, a do samego dnia tygodnia dorzucamy na koniec eskę. I tak na przykład z monda, poniedziałku, robi się nam i mondas, z tista, wtorku, robi się nam i tistas i tak samo z każdym kolejnym dniem tygodnia. Tak więc na przykład powiemy sobie jag hade en lektion i fredags. Jag hade en lektion i fredags. Miałem zajęcia, lekcje w piątek. Tutaj właśnie fredas wskazuje jasno w piątek, który był. Podobnie sprawa się ma z porami roku. To znaczy, kiedy mówimy o porach roku, które były, też przed nimi stoi przyimek i po nich właśnie jest eska, czy na końcu tych słówek jest eska. Tak więc mamy takie wyrażenia jak i våras, wiosną, i somras, latem, i höstas, jesienią, czy i vintras.
czyli zimą. Tutaj znowu wszędzie słychać jasno, że chodzi o te pory roku, które były. Na przykład widać to w zdaniu: Jag reste till Sverige i somras. Podróżowałem do Szwecji, byłem w Szwecji latem. A co jeśli chcemy wspomnieć o jakiejś konkretnej dacie, konkretnym roku? Tutaj nic w zasadzie nie dorzucamy, to znaczy po prostu dajemy to określenie roku, ten liczebnik, znowu zazwyczaj na końcu zdania, żadnego przyimka już do niego nie dodajemy. Na przykład Jag gick i gymnasiet 2010. To poszłam do liceum w 2010. I to chyba już te najważniejsze wyrażenia czasowe w szwedzkim odnoszące się do przeszłości, do tego co było. Mam nadzieję, że film był pomocny, że pomógł trochę to sobie ułożyć czy dowiedzieć się czegoś nowego. Tradycyjnie na koniec też zapraszam oczywiście na pozostałe mestrowe social media, bo dzieje się naprawdę sporo, czy to na Instagramie, czy na TikToku, czy na blogu, na Facebooku, jest tego dużo. No a jeśli to za mało, to wpadaj koniecznie na kurs. Niedługo na przykład startują intensywne kursy wakacyjne. Dzięki wielkie za uwagę. Tack så mycket för uppmärksamheten. Och vi ses nästa vecka. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Hej då!